Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy w Krosinie w sklepie dla hodowców.pl i też tutaj jesteśmy przy okazji odwiedzin kolegi Kamila Michałowskiego. Każdy wie, kto to jest, ja już może tak jeszcze wprowadzę dla tych osób, które nie wiedzą. To jest ten osobnik właśnie taki duży, z tą w tej czapetce. To jest pielęgniarz w hodowli Rainera Pittmana. Ostatni taki duży. Ostatni, wcześniej był mniejszy. Mniejszy, ale... Czyli na, tej, ale na niemieckiej ziemi powodzisz. Się dobrze spać. Rzucimy palenie, przepraszam bardzo. Także Sebastiana Wardęgę też nie trzeba przedstawiać. A kiedy mamy tutaj właśnie już Kamila w Polsce, możemy z nim porozmawiać, a mamy właśnie troszeczkę czasu. I tak sobie na spokojnie chcemy też troszeczkę porozmawiać o gołębiach i tutaj u Rainera Pittmana, jakie tam są w hodowli. My te gołębie znamy, bo dużo razy tam byliśmy, pokazywaliśmy je, ale nie ma to jak usłyszeć tutaj o, no, o takich sukcesach, które mają nowych. I też chcielibyśmy się troszeczkę dowiedzieć trochę o lotowaniu w Niemczech, bo my tak przyzwyczajeni jesteśmy, że u nas jest podzielony, są sekcje, oddziały, regiony, okręgi, regiony i klasyfikacja ogólnopolska, natomiast w Niemczech jest to troszeczkę inaczej zorganizowane i Kamil nam, myślę, o tym coś więcej powie. Także może zacznijmy od tego u Rainera Pittmana, co nowego jest, kto tam teraz został z gołębiami, jak ciebie tu nie ma, tam nie ma. Mam jeszcze jednego kolegę właśnie, który tam opiekuje się, ale to jest on mieszka na stałe w Niemczech. Co hodowlo? No i co, no wiadomo, u nas najlepsza linia jest Hurrikan, jest to co podstawa naszej hodowli. W tym roku jest znowu najlepsza asynica w regionie, to jest córka szóstki tego naszego słynnego. Najlepszy samiec w regioner grupie jest znowu z Super Domena wnuk. Tak, dodam, że szóstka jest w tych w rodowodach oznaczona jako Pechvogel. Pechvogel numer 6, tak. Pechvogel numer 6, nie? No tak, też regioner Verband liczy też ponad 500 hodowców. Bo właśnie może ja to dzisiaj troszeczkę wtrącę. U was jest, my mówiliśmy właśnie, u nas są te najmniejsze sekcje. One liczą tutaj po 10, 15 powiedzmy, są też większe sekcje liczące hodowców. Tam natomiast u was taką najmniejszą, taką podstawową jednostką, tak jakby organizacyjną, to jest chyba Reiseflugverein, to RV tak zwane, tak? RV, no. Znaczy jest taka sekcja, to ma te swoje obrączki, to tam jest 5-6 hodowców, czasami nie, ale RV to jest tak najmniejszy, no u nas ponad 45 jest. Hodowców? Tam, gdzie Rainer Pittman tak. Ma ten RV o tym numerze DV0516, ten, który tam na rodowodach mamy, tak? To nie, to tam jest, nas tylko jest 6. Was jest 6 z tym 516? 516, tak. A w tym takim RV większym? 45, ale to jest skupisko 4 czy 5. Aha, czyli to właśnie u was ta, nawet ta najmniejsza taka ta grupa, ta RV, Reiseflugverein, 6 może mieć swoją obrączkę, tak? Znaczy to nie jest tak jak tu w Polsce, tylko to jest... RV to jest 45 osób, ale to jest każdy z Verein, tak zwany. No, no, no. Verein, na przykład my mamy 0516. Druga taka Verein, grupa lotowa. Grupa lotowa, taka mała, nie? Aha. Druga grupa lotowa to jest 0294 znowu, nie? I to wszyscy należymy do jednego oddziału, nie? I ten oddział jaki numer ma? To jest... Bo regional to regional to jest 257. To jest 257, ale to już jest odpowiednik takiego bardziej okręgu naszego. No, bo 8, tak jak mówisz, że... 8-9 oddziałów u nas. To czyli można powiedzieć, że to coś takiego jest. No. Czyli ta Verein, ta najmniejsza, może liczyć kilku hodowców i też będą miały swoją obrączkę ze swoim niepowtarzalnym numerem, tego niejako tak jak u nas oddziału, że u nas troszeczkę sekcja nie będzie miała swojego numeru takiego na obrączce, a oddział już ma. I to jest, widzimy, to już troszeczkę inna różnica jest. Inaczej. I tam gdzie wy latacie z Rainerem Pittmanem, ten wasz, jak się nazywa? To jest Sud-Oldenburg-Mitte. Mitte. A region? 257, czy też ma swoją nazwę? Oldenburg Münsterland. Aha, i on już liczy te 6 czy tam 8 oddziałów tych RV. Tak, 8. I razem to ilu tu hodowców tam jest około? Ponad 500, nie? Bo wy tam często właśnie w rodowodach, jak masz tutaj nawet jeden rodowód, pokazywałeś, to jest gołąb, który akurat tu będzie chyba nagrodą w sklepie, tak? Tak, to jest równowany tak. Do sklepu. Tam właśnie widziałem, tam jest po takim samicy, Astaubin i Astaube, chyba samiec i samica. W najlepsze gołębie w regionie, tak? Tak, my podkreślamy, że w regionie, że to nie jest w RV, czy w tym... Bo to jest to REG.V. To jest regional Verband 257, nie? Mhm. To jest właśnie z pierwszego asa w regionie, 257, to jest właśnie syn Hurrikana. I pierwszy as senicy w regionie to jest znowu wnuczka Superdomena, nie? Mhm. No, moim zdaniem to będzie ktoś zadowolony, jeśli... To mówiłeś właśnie na pewno, tutaj z dołu jest olimpijka, bo niewiele osób też wie, że mieliście olimpijkę w Nitrze w kategorii C, nie? Także... Tak, to jest właśnie sklep w Nitrze, złoty medal w kategorii C miał gołąb
księdza Jerzego Kostorza i z Myśka Żółkiewicza spółki, a tak. Ten gołąb niemiecki to był od Jorga Gifhorna, zdaje się. I on też miał wtedy złoty medal w Nitrze. No. Tak, tak. W 2013 roku. Byłem na tej wystawie tam osobiście z kolegą Zbyszkiem Oleksiakiem, że to widzieliśmy w klatkach. Tam Polacy mieli wtedy bardzo dużo medali zdobytych, chyba 13 czy 14 razem. A z niemieckich to było bardzo mało. Tam chyba Drapa jeszcze tylko miał jakieś wyróżnienie. Nie wiem, czy Rzepar chyba też miał. No, ale mało było, jak się nazywa. Tutaj oprócz tych, co mówiliśmy, bo mówimy o tym gołębiach z linii Harikana, z linii Superdomena, ale kiedy 2-3 lata temu tam byliśmy wspólnie podczas dni otwartych, rozmawialiśmy z Rainerem, wtedy on miał te gołębie Super Harley 1, Super Harley 2, z tych też w dalszym ciągu ciągnięcie coś, tak, że tak, się sprawdza. No to chyba to księdza Jerzego. Był ten najlepszy młody, ten World's Best. Dwa lata temu. Ten, nie wiem, był w nas bakteriadzie, czy był najlepszym gołębiem młodym? On miał, chyba nie pamiętam teraz dokładnie, wiem, że on był, to był najlepszy młody w Polsce, ale gdzie on później reprezentował, czy to była olimpiada, czy to było... Chyba olimpiada to była. No i aktualnie znajduje się również u nas w rozpłodzie, można ponownić tym. Właśnie on się wywodzi z wnukiem do Super Harley'a dwójki. Mhm. No i to jest bardzo fajne. No, sprawne też roczne samiczki, które mają po 10 konkursów. U Rainera chodzi o hodowlę, nie? Mhm. Jesteśmy z nich zadowoleni jak najbardziej. A lotujecie tam jaką ilością gołębi? Bo z hodowlę macie bardzo liczną, tam jest chyba z 2000 wszystko. Nie, no 2000. To tam 1800, nie? To znaczy wlecimy taką roczne gołąbki, lotujemy metodą klasyczną do wieństwa. Natomiast starsze te dosy 2-3-letnie. Nie, odwrotnie. 2-3-letnie te stare samce, samiczki to jest... klasycznie, a roczne totalnie. Szukuję, nie? A jaką ilość macie? 130 gołębi dzisiaj mam tych do lotu. A młodych ile do lotu bierzecie? Dużo latacie w tym roku nie hodowlimy ten, mamy własne kabinę i organizujemy sami takie loty. Co środa i co sobota. Młodych chowamy około 200 sztuk. Nie? Z czego 100 zawsze zostaje jako na roczne gołębki. A wtedy te, które to giną wam, czy po prostu wy sprzedajecie takie przygotowane też? Nie sprzedajemy przygotowane, nie. To są gołąbki, które się nie nadają. Są też częściowo są na barki przeznaczane, bo już na jakieś inne aukcje. Dla tych. Te przygotowane też? Przygotowane ten są. Co się spóźniają, nie? Chociaż w porodach młodych nigdy nie można stwierdzić, czy to jest gołąb wartościowy, czy nie. Rady chce zawsze zostawić jak najwięcej tych gołąbków. Mhm. Młodych, żeby później jako roczne no, pokazywały. Tymi lotami kto się zajmuje? Ja. Ty wywozisz się? Nie, ty ja, znaczy ja wszystko organizuję, cały lot, przyjeżdżałem tam do nas na to anlagę. Ludzie są to, ludzie przyjeżdżają na 380 km. Patrzeć? Nie, na punkt wkładań. Mamy kabinę na ponad 1000 gołębi. I organizujemy loty takie 100-150 do 250 km. Czyli wy z Ranierem po prostu robicie te loty nie tylko, że dla siebie, tych gołębi młodych, dla wszystkich. Dla tych, którzy chcą, hodowców są zainteresowani, tak? Tak, to jest, kosztuje 7 euro box. Mhm. 20, box to jest ta klatka jedna ta. 7 euro, to wchodzi 25 gołąbków. A obliczacie sobie sami jakieś wyniki w ramach tego, czy to są tylko w ramach treningu? W ramach treningu wszystko. Każdy oddzielnie sobie. Tak, znaczy tam kontaktujemy się na WhatsAppie, mamy tą grupę. Ja tej grupie każdy informuję, o które są przylot gołębi, mniej więcej wiemy, jak to będzie mówić czasowo, nie? Co tam wyliczamy. To, czyli to ten taki to Reiser Flug Ferrain, ta mała grupka, ta Ferrain to RV to 516 chyba z reguły to super, tak? RV nasze to nie, oni mają, to jest takich tych małych, powiedzmy tak szczerze, to jest 6 chyba z 7 tych. Tak, i każdy też ma inną obrączkę. Każdy ma inną obrączkę, nie? Nie ma tak, że te 5516. To wasza kabina liczy wtedy ta do przewozu? Ta nasza prywatna? Tak, co organizujecie to? Tam jest ponad 1000 gołębi mamy. Mamy więcej niż RV. Rozumiem. To jest... Przeważnie dostosujemy, tak jakby wiadomo, choroba młodych gołębi, czy coś jakby komuś wypadnie, to później ludzie już nie mają tej szansy nadrobić tego. My w środę mamy zawsze lot krótki, 100 km. A w weekend robimy to lot 150, 200, 250. Nie? To w czasie sezonu tego lotowego, tych młodych, ile takich lotów macie razem zorganizowanych? 10, 20? Około 20. Około 20, to dość dużo. To, że tak, no staramy się młodzież jak najbardziej nauczyć tego, żeby tego szybkiego powrotu do domu, prawda? Z tym... I nie ma właśnie dużo jest tych... Zawsze gołębi przede wszystkim muszę doprowadzić do zdrowia, jak są gołębki zdrowe, wtedy wywozimy, nie? Mhm. Nie ma tak, że na przykład zaraz tutaj kładę Madeno, od razu pakujemy w kabinę i wywozimy, nie? Bo to wiadomo, jest strata. Odczekamy, że te 10-12 dni dopiero wtedy są uruchomione wszystko. Przecież badania przeprowadzacie tym gołębiom młodym regularnie, jakieś weterynaryjne, czy raczej to we własnym zakresie, tak diagnostykę sobie robicie? Znaczy tak we własnym zakresie, ale mamy też, współpracujemy z doktorem Wincentem Schruderem i z Talisanem przede wszystkim. Mhm. Tam wysyłamy do nich te badanie kału, wszystkiego. Jesteśmy zadowoleni, to jest niedaleko nas.
odwiedzają nas też dość często. I loty jak normalnie, tak już wiemy, u was tam, wy sobie robicie powiedzmy z Rainerem, tak prywatnie to, ale tak normalnie, kiedy się loty zaczynają takiego już tego związku niemieckiego? Tak jakbym chciał w oddziale tak, takim, czy powiedzmy tym RV latać, to jak oficjalnie związek organizuje loty? Tak jak u nas w maja? Pierwszy weekend maja jest zawsze, nie? I ile tych lotów jest organizowanych? 12, co roku 12. Podobnie jak u nas, tak? Na loty, 12 lotów starych. W tym roku mieliśmy lot narodowy też. A to jest narodowy lot, to już co wtedy go region jest, organizuje? To są cztery regiony były w tym roku, nie? W Niemczech, tak? Tak, w Niemczech. No i w tym roku mieliśmy najszybszą serię, bo zaczynaliśmy chyba 8, 9 kołąbkiem, 11. Drugi roczny był nasz znowu, nie? To było rozpiętość bardzo duże, bo to było tam ponad 150 km rozpiętości było między tym górnikami. No ale na serię mieliśmy najszybszą, prawda? Jesteśmy zadowoleni z tym roku z sezonu. Zdjęliśmy praktycznie wszystko, co było do zdjęcia, z najlepszym samcem, najlepszą samicę w regionalnej grupy, a z samicę. Czekamy na następny rok już, nie? Teraz jak te loty gołębi się dorosłych już skończą, loty gołębi młodych, czy równolegle też jeszcze jakoś się zazębiają? Nie, dwa tygodnie jest przerwy. Czyli tak samo jak u nas można powiedzieć. Dwa tygodnie przerwy jest między lotami starych, a lotami młodych, nie? Mhm. Tylko, że tam już natomiast jest już oddziałowa kabina, robi już po ostatnim locie starych, już można w środę jest następny już pierwszy trening kabinowy z oddziałem można robić, nie? Aha. Jest tam na 40 km dwa razy, później 62 razy, 82 razy. I tych lotów dla gołębi młodych ile jest? Tak jak w Polsce do 5, 6? 5, w tym są 4 treningowe wcześniej, nie? Mhm. A jak wyglądają opłaty tam u was? Płaci się, jest opłata za każdego gołębia włożonego na lot, nie? Nie ma tak, że jak u nas w Polsce, tylko to jest opłata... Za fizycznie włożonego gołębia? Tak, na każdy lot. Jakie urzędy to jest? To jest około 30-40 centów. Aha. I się płaci tylko za te, które na lot daliśmy. Nie ma tak, że od listy płacę. Nie, nie, nie. A składka jakaś taka ogólna jest na oddział czy coś? Jest, ale to nie jest drogo, to jest chyba 70-80 euro wychodzi. Mhm. Z tego co się orientuję. A tak tylko co z założonego gołąbka, nie? Mhm. Dlatego oni strasznie później pod koniec redukują te gołąbki. Ci co nie, te co są wolniejsze, wszyscy wycofują je. Żeby nie płacić. Żeby nie płacić, tylko wkładają te najszybsze, prawda? To co się do mistrzostw, prawda? No w ten sposób. A o koszt utrzymania samochodu to jest tak, że sobie wynajmujecie firmę zewnętrzną, która wam te samochody, tak jak w Belgii, w Kurgen Center widziałem, tam oni organizują tak, w taki sposób, że od poniedziałku, powiedzmy do tego czwartku, te samochody jeżdżą z płodami rolnymi, jakieś tam inne rzeczy robią i tylko na weekend są po prostu wtedy, kiedy są loty przekształcane w takie kabiny do wywozu gołębi. Czy u was jest tak, że każdy oddział swój taki... Nie, każdy oddział posiada swój prywatny samochód. Prywatny samochód. W tym roku właśnie nasz oddział właśnie wymienił na nową kabinę mamy. Z pojedynczymi już właśnie poidłami, wszystko już jest jak ten. No i nowy ciągnik, nowy wszystko, nie? Nowy nakłada. I to jest tylko wyłącznie dla nas. Naszego i to wtedy na to kto ponosi koszty? Oddział czy jakieś dofinansowanie gdzieś? Nie, to musicie się zrzucić po prostu. To osoby, jest, które... W kasie zostaje zawsze pieniądze, nie? Tak jak są wystawy czy cokolwiek, to każdy sztyftuje jednego gołębia. I to wszystko idzie potem do kasy, nie? Tak jak na przykład jest aukcja, licujemy tego gołębia. Każdego, na przykład od nas, tam od Westjohana. Od Gruczela, od tych kluczowych hodowców i później też całe pieniążki przychodzą do kasy, do oddziału, nie? To widzimy. Sobie jakoś tam każdy radzi. A może jeszcze Sebastian ma jakieś pytania tutaj, bo tak mądrze słucha. To znaczy tak, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą podpatrzyłem, że na przykład kabina oddziałowa, czy też kabina tutaj u kolegi Rainera Pittmana, to jest utrzymana, jeśli chodzi o higienę, to jest na najwyższym poziomie. W porównaniu na przykład z naszymi kabinami, które obserwuję tutaj, gdzie niektóre oddziały przyjeżdżają i jak na to można spojrzeć, to naprawdę jest przepaść. Nie? Tutaj tak samo jak rozmawiałem z kabinem, u nich nie ma takiej możliwości, żeby gołąb wyleciał z kabiny nienapojony, żeby to nie było w odpowiedniej godzinie. U nas to tak naprawdę troszeczkę taki jest freestyle czasami. Że osoby odpowiedzialne za wypuszczenie gołębi nie do końca mają takie przygotowanie merytoryczne. Tutaj jest duży problem według mnie, jeśli chodzi o to, że są duże straty też w Polsce. Nie? Ale tu też jeszcze przy okazji, jesteśmy tu u was na lot, z taką kabiną. Ty mówisz, jesteś, ty organizujesz to, ale idzie kierowca, jedzie, tak? Jakiś pomocnik jeszcze z nim? Współpracownik mój ten. Współpracownik, ale tak w oddziale, na przykład ty mówisz z tym, jak tu już jest ten lot taki, powiedzmy. Mamy kierowcę. To on po prostu jedzie z pomocnikiem jakimś? Tak. I on to jest odpowiedzialny całkowicie. On też musi mieć takie jakieś specjalne do konwoju zwierząt, takie uprawnienia czy coś, czy nie? Tego wypowiedź się, że nie wiem, nie? Ale to wszystko jest, wiesz, to wszystko jest na telefonie, tam jest cała ta grupa ludzi. Mhm. Jest do tego zrzeszone, żeby wszystko pilnować pogody, wszystkich tych, jakichś tam... I przede wszystkim muszą być gołąbki napojone. U nas są gołąbki pojone od razu po zakoszowaniu. Mhm. Wystawiamy klatki, za ten rządek, stawiamy rynierki i poimy gołębi po zakoszowaniu. Mhm. Później kabina przyjeżdża, zdejmujemy ryny, wkładamy gołębie do tego. Do kabiny
i on odjeżdża i na miejsce zajeżdża i tam sobie znowu głowy powie, nie? Od pierwszego, na podloty już, nie? Mhm. Od podlotów już. No i według mojej oceny tutaj duży błąd wiele oddziałów popełnia w Polsce, że to jest jak gdyby troszeczkę zaniedbane, bo krótki lot nie trzeba pojść, a te gołębie właśnie na tych krótkich lotach trzeba nauczyć tego, żeby one później w ten weszły jak gdyby taki nawyk im, że muszą się napoić, najeść i wtedy są udane loty. Nie? Niekoniecznie musi to być o 6 godzinie wypuszczone, tylko troszeczkę później trzeba zaobserwować pogodę, jak jest na trasie tak samo. Nie? Tak jest. Tutaj z tego co widziałem, to bardzo dużą uwagę właśnie w Niemczech zwraca się na to, żeby pogoda na trasie przelotu była odpowiednia. Nie? Niekoniecznie, żeby tylko wypuścić rano gołębie i jest fajnie. Bo teraz mamy serwisów lot, pogodowych dużo, że to i teraz jest to można problem, ale można pracować. Mówię, no tutaj na moje oko, bo to jest tak, dużo oddziałów właśnie, dużo hodowców skarży się na to, że są bardzo duże straty w oddziałach, nie? A to jest jedna ze składowych na moje oko, to jest to, że lotowi starają się wypuścić jak najwcześniej, te gołębie nie są do końca tam napojone, nakarmione i później jest jakiś problem na trasie. Nie? Dokładnie, widzimy nawet jak gołębie z lotu przychodzą, jak nie mogą na nogi ustać. No nie mogą na właśnie nogę ustać. To może teraz tą część tutaj rozmowy z kolegą Kamilem zakończymy, a za chwilkę przejdziemy jeszcze do takiej ciekawszej, jeżeli chodzi o dla hodowców, może bo o tym gołębiu, którego tutaj rodowód kolega ma w dłoni. Za chwilkę pokażemy, coś więcej powiemy. Także na razie dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.